Klasyczne komputery wydaje się, że osiągnęły granice swoich możliwości. W związku z tym fizycy, wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnych obliczeń, zaczęli myśleć o komputerach kwantowych. Informację kwantową wykorzystujemy skutecznie do przesyłania danych, używając protokołu teleportacji na przykład, a także do przesyłania tajnego klucza w ramach kryptografii kwantowej. Próbujemy również wykorzystywać prawa natury do obliczeń kwantowych. Jest to trudniejsze ze względu na wiele przeszkód natury w zasadzie fizycznej. Jednak istnieje przynajmniej jeden naprawdę poważny produkt, który można nazwać współczesnym komputerem kwantowym. Jest to komputer firmy D-Wave, który wykorzystuje pewien bardzo specyficzny algorytm nazywany wyżarzaniem kwantowym. Za pomocą wyżarzania kwantowego, w tym komputera kwantowego, można formułować, rozwiązywać wiele klasycznych problemów, o których informatycy wiedzą, że są NPZ pełne. Otwiera to bardzo szerokie pole manewru dla przyszłych zastosowań informatyki kwantowej. Więcej dowiedzą się Państwo na moim wykładzie w ramach przystanku Nauka.